To jest nasz panel, jaki mamy zamontowany. Jak coś naciśniemy, to trochę bardziej się podświetla. Niestety muszę przyznać, że dość kiepsko widać. Tu mamy włącznik. Zwiększenie temperatury, zmniejszenie temperatury. Niestety dla mnie to jest odwrotnie powinno być. Tu powinniśmy zwiększać temperaturę, to zmniejszać. No ale nie wiadomo czemu Chińczyk jakiś tak to zaprojektował. Tutaj mamy wejście w ustawienia. Tutaj mamy potwierdzenie i przejście przez takie menu podstawowe, informacyjne, gdzie mamy właśnie temperaturę, jaką mamy w danym momencie, temperaturę, jaką byśmy chcieli mieć, napięcie, wysokość, informacje o błędach. Podstawowa informacja, jaka się wyświetla, to jest godzina. Oczywiście możemy sobie tutaj ustawić jedną z tych informacji i ona będzie cały czas nam podawana do momentu, kiedy byśmy odpięli zasilanie, no to wtedy nam się to zeruje wszystko i po uruchomieniu ponownie no, będzie wyświetlana od razu godzina. Ale możemy sobie na przykład zostawić to cały czas informacje na wysokości, jak nas to interesuje, na jak jesteśmy, i wtedy cały czas nam się to wyświetla. Tak, to podstawa jest godzina. Tutaj sobie możemy właśnie zmniejszyć, zwiększyć. Domyślnie ustawione jest informacje, podawana jest w hercach, nie w temperaturze, w celsjuszach, tylko właśnie w hercach. My sobie zmieniliśmy na celsjusze. Akurat stwierdziliśmy, że takie bardziej intuicyjne jest, kiedy mamy podawane to w temperaturze. Jak chcemy włączyć, naciskamy guzik, automatycznie Webasto zaczyna się uruchamiać. Oczywiście zanim się uruchomi, trochę potrwa. W momencie tutaj mamy informację, na jakim trybie ona jest. Kiedy w pełni działa, pokazują się kreski czerwone, się pokażą. Za jakiś czas powinna się załączyć pompka. Wtedy będziemy tu mieli informację o tym, że pompka jest załączona. Niestety chwilę trzeba potrwać. Odpalenie całego systemu troszkę zajmuje czasu. No i w tym momencie widzimy tutaj symbol pompki. Pompka się w tym momencie załączyła. Zresztą powinno być słychać, jak puka. No i w tym momencie już jest Webasto w trybie odpalania. Zanim się nagrzeje cały system, wszystko chwilę potrwa. Wyświetlacz sam się przyciemnia, żeby nie pobierać też niepotrzebnie więcej prądu. Tu sobie możemy zwiększyć temperaturę, jaką chcemy. Tu mamy informację, że jesteśmy połączeni z pilotem. No i w zasadzie w tym momencie już nas nic więcej nie interesuje. Webasto to samo się załączy. W razie czego, jakby błąd jakiś wyskoczył albo osiągnie temperaturę, automatycznie się zatrzyma, wyłączy się samo. Ewentualnie, jeśli my byśmy stwierdzili, że już chcemy wyłączyć Webasto, żeby nie działało, wtedy tym samym przyciskiem, którym włączyliśmy, należy wcisnąć, przytrzymać chwilę do momentu, aż się pojawi off, i w tym momencie Webasto się wyłącza. Chwilę musi pochodzić, żeby wystudzić silnik, więc cały czas chodzi wentylator, nawiew. W momencie kiedy silnik przestygnie, automatycznie się wyłączy i przestanie nam już całkowicie hałasować. W pierwszym ustawieniu mamy godzinę. No, u nas godzina jest nieustawiona, bo akurat teraz w sezonie letnim jest tak to wyłączone, więc za każdym razem nie chce mi się ustawiać tej godziny. Poza tym, tak szczerze mówiąc, godzina jest nam potrzebna w momencie, kiedy będziemy chcieli. No i tutaj, kiedy dwa razy naciśniemy, przechodzimy do trybu automatycznego uruchomienia. I wtedy, jak mam ustawioną godzinę, no to możemy sobie ustawić też godzinę włączenia, godzinę wyłączenia, w zależności od tego, jak chcemy, aby Webasto samo działało.
Następne, jak jeszcze raz naciśniemy trybik, przechodzimy do wpisania hasła. Tak jak wcześniej już pokazywaliśmy. OK, zatwierdzamy. Mało intuicyjne trochę jest strzałki. Ja bym akurat uznał, że po prawej stronie będzie nam wzrastało, a po lewej będzie nam malało, a jest odwrotnie. W prawo nam wzrasta, w prawo nam maleje, w lewo nam wzrasta. Tu zatwierdzamy. No i tu wchodzimy w ustawienia. Tu mamy minimalną głośność, czyli minimalny jakby poziom, na jaki webasto może chodzić. Tu mamy maksymalne, na jakim webasto będzie nam chodziło. No i oczywiście za długo już czekałem, bardzo szybko, muszę przyznać, że wychodzi. To hasło, nie wiem po co to jest potrzebne, jak każdy to hasło zna. Dobra, czyli minimalne, maksymalne. Tutaj są maksymalne obroty nawiewu. No nie, czyli tam były minimalne obroty, tu są maksymalne obroty nawiewu. Rodzaj zasilania, czy 12, czy 24. O, tutaj jest to, co raz już pokazywaliśmy. Musi być ustawione to SN na 1. U nas było ustawione na 2 i po prostu nam w ogóle nie chodziło, nie grzało. Musi być na 1, żeby wszystko dobrze działało. PF to tutaj mamy w zależności od tego, jaką mamy moc świecy żarowej. My fabrycznie mieliśmy ustawione na 5. I off, po prostu w zasadzie tutaj nie wiem, o co chodzi. Jest on albo off, to trzeba by rozgryźć, o co chodzi. Czy to jest, nie wiem, czy to nie jest możliwość wyłączenia wyświetlacza przypadkiem, ale tego nie wiem. My mieliśmy to ustawione na off, więc to będzie trzeba tam. No i tak to tu mamy w podstawowych ustawieniach, mamy godzinę wyświetlaną. Tu mamy informację, że jest połączone z pilotem, akumulator, pompka chodzi, więc jest informacja o tym. Tutaj mamy wskaźnik, jak że webasto jest w trybie grzania. Tutaj po kliknięciu OK mamy temperaturę, w jaka jest w danym momencie. Następnie jak klikniemy, mamy temperaturę, jaką byśmy chcieli, aby była, czyli przy jakiej temperaturze webasto ma się samo wyłączyć. Tutaj mamy napięcie. U nas akurat napięcie skacze, bo mamy zamontowany stary akumulator i tak dość skacze to napięcie. Teraz tutaj mamy wysokość, na jakiej jesteśmy, i tutaj mamy informację o błędach. E00, czyli nie mamy żadnego błędu. I tutaj mieliśmy już właśnie problem z błędem E10 i akurat przy tej centralce jest tak, że błąd się kasuje automatycznie, kiedy go usuniemy. Czyli tak jak u nas był błąd przez to, że ta pompka była w złym trybie, kiedy przełączyliśmy na tryb właściwy, pompka zaczęła działać, webasto już w pełni zaczęło dobrze działać, błąd automatycznie się sam wyłączył. Nie ma możliwości usunięcia tego błędu, nawet poprzez wejście do menu, tak jak jest w niektórych, na przykład przy czarnym wyświetlaczu. Jeśli wejdziemy do tego menu ukrytego po wpisaniu hasła, ten błąd i tak nam się nie wykasuje, dopóki nie zostanie usunięta dana usterka i nie zacznie nam webasto prawidłowo działać. Podejrzewam, że wychodzi tak, jakby po prostu ta centralka sobie cały czas sprawdzała, czy błędów na bieżąco nie ma jakiś, i przez to dopiero jest usuwane w momencie, kiedy stwierdzi, że jest wszystko ok, wtedy dopiero usuwa nam błąd. No i w zasadzie to tyle.